Siema i witajcie w kolejnym odcinku zagramy w Horizon Zero Dawn. W poprzednim odcinku już wam mówię co się działo. Eloy udała się do południka w poszukiwaniu Olina, osarawskiego wężyciela, którego spotkała w przeddzień próby. W jakiś sposób zabójcy zdołali ją namierzyć przez fokus Olina. Zagadką może wyjąć tylko znalezienie tego człowieka i zmuszenie go do mówienia. No tak. Jesteśmy... O, witaj. Nie spodziewałem się, że się do mnie odezwiesz. No prawie w południku. Tutaj mamy... Żołnierzy Carja. Ostatnio pokonaliśmy tam takie po prostu bardzo, ale to bardzo po prostu miłe. Tak, dlatego mam 5 strzał. Bestie. Też skaziciela pokonaliśmy. Rozglądam tu się za sklepem, ale... Jest kupiec. Bo chciałem zobaczyć oferty różnych zbroi, bo... Tymi. Bo akurat ten dysponuje całkiem dużą ilością. Jak będziesz w tarapatach, pożałujesz, że się tutaj nie zatrzymałaś. Tych drobin strzałów, ja będę okruszki metalu nazywał. Carja wykona pracę w jeden dzień. Okruchy. Co to jest? Przydałoby nam się to. Zakupimy. Ale teraz się przeliłem. No mam nadzieję, że... Bo jeśli będziemy często walczyć z opryszkami, może to nam się przydać. Ale jeszcze bym nawet zakupił sobie jakiś strój na teraz. Bo ja już mam taki strój teraz jakby... Na ten, ja jeszcze bym chciał na skradanie. Takie na schradanie, no to... Nie ma soczewki czujki. Najgorzej. Musiał pozbierać sobie soczewki czujki. Ale na razie... Spoko. Na razie spoko. Ale moment, czy mógłbym coś polepszyć? Modyfikacje broń... Taka mała sprawa. Chciałbym się jakoś dowiedzieć, ile można kupować nowe... Obiecuję! Mam zielone strzały, to ciekawe. Tylko najlepsze towary! Zobacz sama! Dobrze pamiętam. Tak chyba na starcie gry miałem niebieskie strzały. Nie wiem. Coś z tego przyczyną? Ale coś z tego przyczyną jest. Co ja walę? Świat poza świętymi ziemiami. Muszę znaleźć Olina i wypytać go o wszystko. Kim byli zabójcy? Jak mnie zobaczyli przez jego fokus? Kim jest ta kobieta? Wygląda jak ja.
Oj, Olin będzie musiał nam dużo powiedzieć, ale... Pamiętacie, jak mówiłem, że... Czemu chcą po fabule będę... Ślad Olina wiedzie do południka. Kiedy go złapię, pogadamy. Chyba zamierzam to odwołać, i zapłaci, ponieważ... za wszystko, co zrobił. Można byłoby się pobawić z żyrafami. Tylko odpocznij od tej fabuły. Tak, możemy się tak naprawdę pobawić z tymi żyrafami. Tak. No wiecie co? Jednak niebo. Powiedziałem, że będę po zakończeniu fabuły nagrywał misje poboczne i różne wyzwania, no to tak też zrobię. Już nie będę zmieniał mojego postanowienia na tą grę, jak na razie. Sama fabuła też, jak uważam, jest bardzo ciekawa. No, powiem... Lokacja bardzo pasująca do tej zbroi. Też bardzo ciekawe to jest. Oj, poza odcinkami coś się... Albo jak... No chyba, że to... No właśnie, Jezu. Tak mnie zacięło te... Co chciałem powiedzieć? Tak mnie... Bysior! Fajnie! Nowa maszyna. Basior. Masz bardzo kreatywną nazwę. No dobra, to jest taka jakby pustynia. Tak ciekawie. Skupiec. Co tam? Chyba zakupmy to. Ta nowa rzecz może być ciekawa. Jeśli mam potwierdzić swoją wartość w tych próbach, powinnam to zrobić uczciwie. W najbliższym czasie wyrostujemy. Tak, w dzisiejszym odcinku wzięło mnie na kupowanie różnych nowych rzeczy. Dobrze. Tam są jakieś... Dzik! Dzik, chodź tu. Zachowam to na później. Dzika. Przed mięso dzika przydaje się do tworzenia tej... Do podróżowania. Co chce mnie zobaczyć? Wilkogłów. Mogę go zdominować? Dobrze, że kupiłem to. Umiejętność, że mnie nie widzi. Będę cię potrzebowała. Mogę go dominować. No i za co mi to posłuchaj? O! Czyli... Mamy wierzchołek. Myślałem, że tylko bieguna może. Natomiast... Ten byś. Papa. Naprawdę, naprawdę. Myślałem, że tylko na biegunach można jeździć. A jednak można jeździć na jakieś inne koncepcje. Samotny świat. Gdzie ognisko? Ognisko jest bardzo ważne. Chciałem się popolować tutaj. Powodują napięcia. Chciałem się tu poza odcinkiem popolować. Kochane różne rzeczy. By
inaczej, pan. Co chciałem powiedzieć? No mogę tu wiedzieć. No by po prostu ulepszyć sobie na przykład kołczan, bo dosyć mało strzał. W poprzednim odcinku w Diablim Pragnieniu coś mi tak brakowało tych strzał. Ale no to też ciekawa wiadomość, że mogę jeździć na czymś więcej niż na biegunie. Bo jeszcze ten dowiedziałem się, że można dominować. Chcę walczyć niebezpiecznie. To jest niebezpieczne. Co? A, to Nil. A jak mówiłem, spotkaliśmy go jeszcze na świętej ziemi. Jak mówiłem, oczywiście robimy poboczniaki po zakończeniu gry. A jest okej. O Jezu, to jest ten poziom, o którym wam mówiłem. Że widziałem go poza nagraniem. On po prostu rozwala drzewa. Najnormalniej na ziemi. Chodzi i rozwala drzewa. Dużo tych wielkogłowy. Zaraz tu wyjdzie, że żadnych biegunów tu nie ma. Możliwe, że dla tych maszyn za to ciężki klimat. To są bandyci. No to akurat możemy wykorzystać moją zbroję do celów antypociskowych. Dobra, broń. Polecam. Dobrzy żołnierze. Polecam żołnierzy takich. No a tu przynajmniej nie można było spotkać dalej niż w miastach lub w jednej misji, którą robiłem. A tutaj to ich jest zasączenie wiele, ale nikt prawie nic nie robi. Widziałem lepsze. Co to jest? Czas zejść z maszyny. Aha. Tu już jest południk. Przepraszam tak? za zwłokę, ale wszystkie transporty do miasta są przeszukiwane. Tu akurat na noc przyjechaliśmy tu. A, wspaniałe. To oburzające. Jesteśmy wiernymi poddanymi. Co jest? Ruszaj się. Nie masz po co się tu kręcić. Dużo co tu się dzieje? Olin gdzieś tam jest. Podobnie jak Erend, ten drugi pionier, z którym rozmawiałam w noc przed próbą. No, całkiem miasto ciekawe. Poszukajcie. Jak tak dalej pójdzie, za miesiąc z bank zawsze cierpią. Miasto zamknięte. Powodzenia, z powodu morderstw. Pionierko. Wszyscy za jesteś rzemieślnicy. Ciekawe. Stać! Nie ruszać się! Po ostatnim ataku
Żaden obcy nie może wejść do Południka bez przeszukania. Ostatnie ataki? O czym ty mówisz? O zabójstwie kapitan Ersy i jej strażników. Napadli ich Kardża Cienia na Czerwonym Grzbiecie. Ersa? Czyli siostra Erenda nie żyje? A ty skąd znasz jego imię? Znam Erenda. Wezwij go, muszę z nim pomówić. Wątpię, żeby Erend, nowy kapitan Królewskiej Straży, wciąż w żałobie, tracił czas na jakąś brudną pionierkę. Aloy! Żyjesz! Myślałem, że cię zabili. Z drogi, z drogi! Całą drogę do Południka, żeby mnie zobaczyć? Jesteś pijany? Nie bardzo. Trochę. Więc żyjesz. Musimy to uczcić. Ja stawiam. Musimy porozmawiać. Sami. A ty weź się w garść. Może tam? A więc zezwala pan? Jasne, że zezwalam. Od teraz może wchodzić i wychodzić z miasta, kiedy tylko chce. Wedle życzenia, panie. No to ciekawe. No, sami, jak chciałaś. Co chcesz mi powiedzieć? Wiele się zmieniło, odkąd rozmawialiśmy. Podczas próby zaatakowali nas jacyś zabójcy. Niewielu przeżyło. Właśnie siedzieliśmy w wiosce, jak były te wybuchy. Tam na górze. Paru waszych wojowników wróciło. Mówili, że większość zginęła. Nigdy nie słyszałem takiego jęku rozpaczy, jak wtedy od waszych ludzi. Jak przeżyłaś? Ważniejsze jest to, dlaczego zostałam celem. Jak to? Co masz na myśli? Zabójcy przyszli po mnie. Przez Olina. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Wiem, co się stało z Ersą. Przykro mi. Była dla ciebie ważna. Dla mnie? Ha! Dla wszystkich była ważna. Zawsze wiedziała, co robić. Wszystkich ustawiała. A mnie pilnowała. A teraz mam niby zająć jej miejsce. Zamiast tego, co chwilę coś zawalam. Ja też kogoś straciłam. Podczas próby. Wychował mnie. Miał na imię Rost. To straszne. Jak to jest, że zawsze jak stanie się coś strasznego, każdy chce opowiedzieć najgorszą historię z życia, jakby to miało pomóc. Ta, ciekawe czemu. Nieważne. Chciałaś mi chyba coś powiedzieć? Tak, o Olinie chciałam coś powiedzieć. Muszę wiedzieć, co wie. Chciałem. Ale to przyjaciel. Nie, to zdrajca. Nie wiem, kim są zabójcy, ani czego chcą, ale wiem, że Olin z nimi współpracuje. Ale ja tego... Nie musisz tego rozumieć, Erend. Chcę tylko, żebyś mnie tam zabrał. Nie ma go. Wiele dni temu ruszył szukać części i reliktów. Może być wszędzie. A są jakieś miejsca, w których bywa, do których często wraca? Dom. Tu, w Południku. Zabierz mnie tam. Muszę go przeszukać. Pewnie. O ile będę cały czas przy przeszukaniu. Dobra. Chcę zobaczyć dom Olina. Teraz. Dobra, dobra, chodźmy. Po tym, jak zginęła ta siostra Erenda... Wszyscy mówią naraz. Jak to taka straszna normalnie tutaj ja jest. Ja nie myślę. Po prostu piję. Ta dziewczyna... Czy to... Nora? Dzisiaj to już wpuszczają do miasta byle kogo. Jakieś strajki tutaj. Zemsta za Elsę. Król Abad będzie się chował w pałacu. Jak każdego roku. Czemu przebaczać ciemiężycielom, katom i mordercom? Erend, powinno ci zależeć na zemście. Zamordowali ci siostrę. Nie chcesz jej pomścić? Jeszcze jedno słowo, ty wypalony żużlu, a sam cię wtrącę do lochu! Wynocha stąd! Albo wszystkim wam skopię dupska!
co mu chodzi? Najwyraźniej Olin nie jest za bardzo zadowolony. Który był zadowolony z faktu, że siostra... Nikt by nie był zadowolony, że czyjaś siostra nie żyje. Jak dostaniemy się do środka? Tylko siostra... O, to było subtelne. Jesteśmy. Nie popsuj niczego. Może poza drzwiami. Wszystko co może poza dla jednej drzwiami. Opłaca się mieć znajomości na królewskim dworze. Taki bogaty ten dom. Tam sobie zasłaniesz? To sobie tam zostań. Wygląda jak obrazek rodziny Olina. Wygląda jak obrazek rodziny Olina. W tym rogu dywan jest wystrzępiony, a podłoga wytarta. To idziemy tam na dół. Sprawdźmy pod spodem. Skąd to się tu wzięło? Ważne, jak się przez to przebić. Bez klucza nie da rady. To jest właz produkcji oseramskiej. Nic nie przejdzie. Jeszcze zobaczymy. Nie chcę wiedzieć, co ona wymyśli. Ale na pewno coś wymyśli. Ligan. Nie wiem, czy ja teraz powinienem się nim interesować. O! Pełno tu metalu. Może znajdę tu to, czego potrzebuję. Tracisz tu czas. Nieprawda, nie tracę. Wygląda na duże i ciężko. Popchnijmy to nieco. O ja! Wiedziałem. Wszystkim myślałem, że będzie potrzeba była się rendo. Ja tam nie skoczę. Olina. Chyba prowadził dziennik. Olin? Wiedziałem, że umie czytać, ale żeby zaraz był poetą? No i wszystko jasne. Wiedział, że jestem celem. Zapis 1 z 18. Mapa. Mapa. Glify oznaczają odwiedzone miejsca. Złóż, a będą żyć. W innym wypadku poderżniemy im gardła i zostawimy ciała, by gniły w słońcu. Złapali jego żonę i dziecko. Oni? Jacy oni? Zabójcy. Musiał być posłuszny, bo mu grozili. Teraz pomówić. Masz swój dowód. Na ostatniej stronie. Piszę o spotkaniu i zleceniu na moją głowę. Mówił, że jest przyjacielem. A to zdradliwy oszust. Skąd umiesz czytać te glify? A te rzeczy, co widzisz, jak ty to robisz? No powiedz mu. To fokus. On pokazuje niewidoczne. A fokus Olina to samo? Urządzenie jest takie samo,
Ale Olin i zabójcy mogą ze sobą rozmawiać przez swoje fokusy na duże odległości. I spoglądać przez nie również, jak przez czyjeś oczy. Więc tak zabójcy cię widzieli. Przez Olina. Tak, na to wygląda. Skoro już wiem, gdzie znajdę Olina, muszę iść. Sama? Gdzie? Poradzę sobie. Sama jestem szybsza. Czekaj. Jeśli z tym czymś widzisz niewidzialne... Z drogi, Erend. Kto zabił Ersę? Nie tylko, że to zrobił ktoś z Karcza Cienia. To wiem. Ale konkretnie, kto to zrobił, proszę. Przykro mi z powodu siostry. Ale to twoja wojna, nie moja. Nie mów, jakbyś niczego nie rozumiała. Przybyłaś tropić ludzi, którzy prawie cię zabili. Prawie zabili twoich bliskich. Dlaczego ty masz mieć zemstę, a ja nie? Słuchaj, ruszę do Czerwonej Przełęczy, gdzie znaleźli ciało Ersy i tam zaczekam. Proszę o kilka chwil twojego fokusa, to wszystko. Nie każ mi błagać. Czerwona Przełęcz. Będę o tym pamiętała. Tu mamy... misję dodatkową, oczywiście będziemy ją robić po fabule. Teraz mamy się udać na wikopaliska, tak? Które, no, trochę drogi stąd się znajdują. Nie mogę się doczekać, aż pójdę do domu. Co to za? Po obiedzie, kąpieli... No dobrze. O czym chcesz pomówić? Jesteś pionierką. To dobrze. Ale, Nora, to niezbyt dobrze. Boisz się ruin przedwiecznych jak reszta plemienia? Nie, choć mogą być niebezpieczne. To może znalazłaś to, czego szukam. Czy na szlaku widziałaś może jakieś dziwne naczynia ozdobione symbolami przedwiecznych? To takie jakby puste cylindry z zaokrąglonymi uchwytami po obu stronach. Jeśli przyniesiesz mi zestaw takich czterech naczyń, chętnie oddam ci za nie coś w zamian. Tak, tak, ale szybko. Mam dużo pracy. No to... Nie przeszkadzam już. Nie zapomnij badać ruin. Tak. Wyglądasz na zdolną. A może dasz radę? Podejdź, proszę. Spokojnie, tylko teraz najpierw... musimy wyjść... Chodź, brama? Pyta! Pomożesz mi? Możesz poświęcić mi chwilę? Ktoś obrabował mój dom! Poziom soju, nie mogę teraz. I tak... Nie mogę. Mam stać na straży, a nie zajmować się polityką. Podobno, że włości niektórzy myślą, że tu, w południku, strasznie się cieszymy. Nie to sobie wyobrażałem jako chłopiec. Ale to porządna praca, dbanie o mnie. Nigdy nie opuszczę południa. Same widoki sprawiają mi się bardzo. Trzeba być zawsze czujnym. Serio, oni mają chyba tak... Oni są chyba naprawdę mniej na to zmienić niż Nora. Naprawdę, oni się zachowują jak takie średniowiecze dosłownie. Musiałem wziąć dziś zmianę za brata. Co to jest? Pragnę jak wschód słońca, by poszedł się zalecać do tej śmierci. Widziałam to już 4 razy. Strata czasu. W zeszłym tygodniu było lepsze. Cześć, świnie widzowie. Okej, jestem.
Jak daleko są te wykopaliska? Niedaleko. Dojdziemy jak chcemy. Mogę ich wkrótce potrzebować. Przepraszam, mój pies zaczyna szczekać. Zamknąłem drzwi, bo mój pies zaczął szczekać. Nie wiem, kiedy dokładnie my dojdziemy na te wykopaliska. Tak sobie chodziłem przez tą pustynię. Ciekawe. Jak mówiłem na początku odcinka, nie będę... Już powtórzyłem to po skończeniu fabuły. Oprócz jednej rzeczy. Luźnego exploringu i zabijania maszyn. Luźny exploring i zabijanie maszyn to... Będzie... Nie będę tego zaliczał do robienia pobocznych rzeczy. Po prostu czasami robił takie... Odkąd nam się otworzył tak teren bardziej, to mogę sobie na odcinkach całkiem dużo połazić. Ej, to są ci kultyści. Coś słychać. O, jest. Jakie to silne. Jacy oni są silni. Skupiony atak. O, jest. Jeden. Drugi.
Szkło pustyni. Jakiś nowy przedmiot. Te zabieram. Okej, gdzie są te wykopaliska? Okej, moment. Te lecznicze rośliny mi się przydadzą, bo mało ich całkiem mam. Są tam? O. Jest to Olin? To o to ci chodzi? Przywrócić pradawne rzeczy do życia? Ich moc nam służy. Maszyny, demony wprost spod ziemi? To istny koszmar. Koszmar, tak. Najgorszy koszmar naszych wrogów spełniony. Tak, powstań! A nie chcę kolejny raz z tym walczyć. Z dwoma walczyć. Chciałam złapać go samego. One nas wszystkich zniszczą! One zniszczą tylko naszych wrogów i oddadzą odebrane nam... Co to było? Fokus. Przestał działać. Przeszukać tepnie. Mamy intruzów! Musisz mi wybaczyć, Aloy. Nie dałaś mi wyboru. Kto mówi? Ktoś zainteresowany. Mają wyłączone fokusy, ale to się może zmienić. Reszta należy... Kto mówi? Jak ja mam tu zabić? Ja nie chcę. Ja nie dam rady tego zabić. Ja będę musiał sobie ulepszać różne rzeczy. Bardzo dużo różnych rzeczy będą się sobie ulepszyć. A ta Nora ma żyć. Zabić! Nie! Straciłeś szansę. Nie! Odejdź! Maszyno ode mnie! Pomiędzy tym. Dobrze. Nie ma mnie.
mogłem się tam schować tak do końca, żeby zapomnieli. Ale zaraz zapomnę. A w czasie, gdy zapominają, postaram się. Gdzie to jest? Nie, co ja klikam? Haha. Na przegranej pozycji. Muszę im się pozwolić zabić i tutaj zakończę odcinek. Pozwolę im się zaktegować i tutaj zakończę odcinek, bo niedługo mi się materiał zakończy. Zabij. Zabij mnie, Ania. Się bawisz. No tak to mnie potrafi zabić. Dawaj no, to jest takie, o, dobrze, dobrze, zabij mnie. Zabij! Podawaj! Dobrze. Padło. Eloi padła na skutek tego, że musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. W tym odcinku kończymy na razie fabułę i będziemy podróżować bardziej i zabijać maszyny. Dobrze, a więc w dzisiejszym odcinku to na tyle, a więc pa, elo.